Rzadko kiedy zdarzają się takie filmowe zaskoczenia jak Halloween z 2018 roku. Film Davida Gordona Greena pokazał, że można wrócić po latach do kultowego filmu i opowiedzieć dalszy ciąg historii z szacunkiem do oryginału, ale bez czołobitności, dodając nowe, świeże elementy do wydawałoby się już skostniałej formuły w taki sposób, by całość trzymała w napięciu i była ekscytująca niczym oryginalny film dekady temu. Można było oczywiście mieć wątpliwości, czy pary starczy też na zapowiedziane dwa sequele, no bo wiemy, jak to bywa z sequelami do slasherów. Jasne, raz się udało, ale nie ma co kusić losu, prawda? Z drugiej strony, ja akurat utrzymywałem optymizm, bo tłumaczyłem to sobie tak, że to nie są sequele, które wymyśliła sobie wytwórnia po tym, jak sukces odniósł film z 2018 roku. Autorzy tamtej produkcji od samego początku mówili o planach na kontynuację i że mają tę historię zaplanowaną z góry. Więc jeśli mieli ją zaplanowaną, to niech ją teraz opowiedzą. Zanim jednak zobaczymy finał w postaci Halloween Ends, w kinach i, co ciekawe, także na platformie streamingowej Peacock, zameldowało się Halloween Kills, po polsku Halloween Zabija. Pierwszy film pokazał nam, jak Michael wpłynął na życie Laurie Strode oraz jej relację z rodziną, w tym córką czy wnuczką. Sequel idzie natomiast nieco dalej i stara się zobrazować, jak strach związany z grasującym po okolicy mordercą wpływa już nie na jedną osobę, nawet nie na jedną rodzinę, ale na całą społeczność miasteczka Haddonfield. Strach budzi agresję, nieufność prowokuje gwałtowne i nieprzemyślane ruchy itd. Świadomość, że Michael jest groźny nie tylko dlatego, że potrafi skutecznie dziabnąć cię nożem w oko, ale i wyraźnie wpływa na swoje otoczenie w nieco mniej namacalny sposób, jest naprawdę świetnym pomysłem i naprawdę pobudza wyobraźnię. W którymś momencie Laurie mówi zresztą, że im więcej Michael zabija, tym bardziej staje się czymś więcej niż człowiek. Co oczywiście można interpretować jako dopisywanie mu tego ponadnaturalnego wątku, który zawsze gdzieś tam majaczył w tle, ale raczej był tylko dopowiedziany. Wiecie, że to nie jest człowiek, tylko uosobienie zła, więc nie jest śmiertelny albo coś tam. Ale z drugiej strony, to ładnie mówi nam też o tym, że nasz morderca staje się legendą, czymś więcej niż tylko konkretną osobą i oddziaływuje na wszystkich ludzi, którzy się z tą legendą zetkną. Problem w tym, że po pierwsze, jest nam to podane w tym filmie wyjątkowo łopatologicznie, nawet jak na slasher. Dosłownie postać w filmie mówi nam o tym, że o nie, patrzcie na to, staliśmy się potworami. A ty, widzu, myślisz sobie, dzięki filmie, dzięki za pomoc. Po drugie, twórcy nie potrafią konsekwentnie postawić na ten, ponownie, w teorii całkiem ciekawy motyw, gdzie to nie sam Michael jest zagrożeniem oraz katalizatorem nieszczęść, ale strach przed nim. No bo w tym filmie i tak dalej sam Michael we własnej fizycznej postaci jest centralnym zagrożeniem i regularnie we własnej osobie daje się we znaki mieszkańcom Haddonfield. Więc żeby ten zamysł autorów działał, film musiałby pokazać nam, w jaki sposób strach przed legendarnym mordercą ma gorsze skutki niż działalność samego Michaela. No a po trzecie, jest to niestety wszystko przeprowadzone w naprawdę kuriozalny sposób. Wiecie, jak dochodzimy do tego, że jednak tłum ludzi domagający się linczu to nie jest najlepszy pomysł? A no jakiś typ wyglądający jak Quasimodo, jakiś zbiegły więzień czy coś, pojawia się w okolicy i przypadkiem ów tłum z widłami i pochodniami bierze go za Michaela. Mimo, że ten koleś nijak ma się do wysokiego mordercy w masce. No i widać to na pierwszy rzut oka, że to kompletnie inna osoba. No i gonią tego naszego biedaka i nie wiem, czy to jest śmieszne, czy straszne, ale ogląda się to jak niezamierzoną parodię. Po czwarte wreszcie, ten pomysł ze strachem generującym niepokoje społeczne jest fajny, ale to tylko dobry punkt wyjścia. Brakuje mu puenty, do tego kompletnie rozwala strukturę filmu. To nie jest tylko grupka ludzi polująca na Michaela w tle jak w czwórce. Wyobraźcie sobie, że ta banda boomerów, krzycząca, że Michael to zło i trzeba się zła pozbyć, w którymś momencie staje się najważniejszym elementem fabuły tego filmu. Przez co w całej tej historii nie ma zupełnie miejsca dla na przykład Laurie, ani w zasadzie dla nikogo więcej. W ogóle to, jak mało czasu ekranowego ma fantastyczna, jak zawsze, Jamie Lee Curtis, to jest po prostu kryminał. Z kolei Michael chodzi sobie od domku do domku, no i jakoś tak sobie czas leci. I w sumie, no spoko, same sceny śmierci są zwykle naprawdę dobrze zrobione. W ogóle realizacyjnie ten film to co cóżko, zdjęcia czy muzyka są na najwyższym poziomie, ale nie powiedziałbym, by to wszystko wywoływało jakieś napięcie. Szczególnie, że z jakiegoś powodu poświęcamy niektórym ofiarom Michaela więcej czasu, choć
nie ma ku temu żadnych powodów. Przykładowo para gejów mieszkająca sobie w byłym domu Myersów ma przynajmniej kilka scenek rodzajowych, które ogląda się z rosnącym znużeniem, no bo doskonale wiemy, że panowie zginą. Po to są w tym filmie, żeby być mięsem armatnim dla Michaela, czy tego chcemy, czy nie. Więc po co się mam jako widz w to angażować? A mimo to poświęca się im tyle miejsca, które spokojnie mogło iść dla Lori na przykład. W ogóle odnoszę wrażenie, że film chyba próbuje nam coś powiedzieć ważnego, bo ofiarami Michaela są właśnie na przykład para gejów albo para czarnoskórych osób, więc wiecie, przedstawicieli dyskryminowanych grup. Natomiast w związku z morderstwami powstają społeczne niepokoje, czego ujściem jest wyjście ludzi na ulicę, żeby no wziąć sprawy w swoje ręce, bo co tutaj jest również naprawdę widocznym motywem, policja jest bezsilna i bezużyteczna. Jak więc widzicie, no są tutaj jakieś odniesienia do współczesnej amerykańskiej, nie tylko amerykańskiej rzeczywistości, ale no znowu brakuje jakiejś puenty i związania tych luźnych pomysłów na paralele do realnego świata w coś, co mówiłoby nam cokolwiek wartościowego, konkretnego. Wiecie, nie wiem, komentowałoby jakoś tę rzeczywistość, zamiast bawić się jedynie w cytowanie pewnych wydarzeń czy problemów społecznych, jakie znamy z prawdziwego świata w ramach tej fikcyjnej historii. Co więcej, ten motyw z tłumem ludzi, ruszającym skopać tyłek Michaelowi, uwydatnia tylko gatunkowe klisze, które normalnie by mi nie przeszkadzały, ale tutaj naprawdę uwierają o wiele bardziej. Kojarzycie na pewno z masy horrorów tę dziwną potrzebę, jaką odczuwają ich bohaterowie, by się rozdzielać za każdym razem, gdy poczują się zbyt bezpiecznie w grupie. Potem oczywiście no, szwendają się wszędzie pojedynczo i są eliminowani przez mordercę jeden po drugim. Takie i inne zachowania zwykle traktuję jak no, coś, co dostaje się zawsze razem z tym gatunkiem. Umówmy się, ludzie w stresujących sytuacjach zwykle zachowują się bardzo różnie, czasami naprawdę głupio. Więc także i na zachowania tych ekranowych bohaterów mogą przymknąć oko, szczególnie gdy prowadzi to do jakiejś fajnej sceny albo no, generalnie wnosi coś do filmu. Z Halloween Kills jest trochę inaczej. Tak jak wspominałem, przez dużą część tego filmu na pierwszym planie mamy grupę ludzi, którzy przetrwali spotkanie z Michaelem w dzieciństwie. W tym na przykład Tommy'ego Doyle'a, tego chłopca, którego pilnowała Lori w pierwszym filmie. No i ci ludzie prowadzą lud na barykady, by się pozbyć tego uosobienia zła z Haddonfield raz na zawsze. No więc tenże tłum patroluje ulicę i wypatruje mordercy, by mając przewagę liczebną, zakończyć brutalnie jego żywot. No i jednocześnie Haddonfield wie w tym momencie o Michaelu, wie, że ten grasuje w okolicy, wie, że ten był odpowiedzialny za morderstwa te parę dekad temu. Wyobraźcie sobie, że mimo to są tutaj ludzie, którzy dalej absolutnie robią wszystko, żeby wszędzie chodzić samemu i wręcz wystawiają się Michaelowi do ubicia. Ostatecznym rozwaleniem w drobny mak mojego jakiegokolwiek zawieszenia niewiary był moment, kiedy Lonnie, członek tej ekipy pamiętających wydarzenia z 1978 roku ludzi, próbujących upolować teraz Michaela, postanawia odłączyć się od tej grupy, w której byłby bezpieczny, i samemu wparować do domu Michaela, co no wiadomo jak się kończy. I tak jak mówiłem, ludzie regularnie podejmują głupie decyzje w horrorach. Jednak zwykle jest tak, że no nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożenia. Albo są i tak zdani tylko na siebie. Ale tutaj no nie ma żadnego usprawiedliwienia. To nie tak, że Lonnie miał jakieś rachunki do wyrównania z Michaelem, albo jakąś inną wendettę w głowie. To zwykły typ, który na dodatek ciągnie swojego syna za sobą. No, Lonnie co prawda dręczył młodego Tommy'ego, kiedy byli dziećmi, ale niby w jaki sposób to ma być powód, żeby teraz Lonnie szedł sam zmierzyć się z Michaelem, nie mam kurwa pojęcia. I wiecie, gdyby to Halloween, to był jeszcze taki luźny pastisz gatunku. Albo film, który po prostu ma być śmieciowy i tyle, jak remake Roba Zombiego. Gdyby to miał być po prostu film, który nie traktuje się w 100% poważnie, okej, przeżyłbym to. Pośmialibyśmy się z tego i już. Ale Halloween Kills próbuje nam powiedzieć coś o traumie jednostki i traumie całej społeczności, a także ich korelacji. Próbuje wpisać to wszystko w jakiś społeczny kontekst, a jednocześnie ten film jest napisany jak parodia. No i to jest najsmutniejsze, bo tak jak wspomniałem, gdzieś tu kryją się interesujące pomysły. Niestety zmarnowane kompletnie przez naprawdę pozbawione polotu i toporne ich wykorzystanie w tej fabule. Trochę tak jak w widzianym przeze mnie niedawno filmie Old M. Night'a Shyamalana, gdzie sam koncept obserwowania, jak na twoich oczach starzeją się twoi bliscy,
jak po prostu marnieją i umierają, a ty nic nie możesz z tym zrobić, jest naprawdę przerażający i pobudzający wyobraźnię. Szczególnie, gdy uświadomisz sobie, że przecież no dokładnie tak jest w realnym świecie. Wiecie, poza tą filmową plażą. Tylko no jest to bardziej rozłożone w czasie, ale też ma miejsce i też jest na swój sposób przerażające. No ale co z tego, jeśli to wszystko znika w końcowym filmie pod warstwą dziwacznych dialogów, przesadnie wystylizowanych zdjęć, no i nagromadzenia wątków, z których tak naprawdę niewiele cokolwiek do tej historii wnosi. Podobnie jak Old, tak samo i Halloween Kills wydaje się być ślicznie zrealizowanym, ale nie filmem, a zbiorem mniej lub bardziej przemyślanych pomysłów, które wrzucone do jednego gara w towarzystwie tuzina innych nie mają szans odpowiednio wybrzmieć, ani nawet złożyć się na film, który byłby o czymś, podejmowałby jakiś interesujący temat. Jednocześnie obie produkcje da się obejrzeć bez większego bólu. Tak jak wspomniałem, w Halloween dalej fani efektownych ekranowych morderstw znajdą coś dla siebie, bo tak się składa, że tutejszy Michael już w sumie niczym nie różni się od interpretacji Roba Zombiego z remake'u. Zniknęło zresztą gdzieś wyczucie twórców, co pokazać, a czego nie pokazywać, co moim zdaniem absolutnie fantastycznie działało w poprzednim filmie. Gdzieś zniknął polot i zręczność w budowaniu napięcia czy prowadzeniu historii, no a w zamian mamy pozbawiony sensownej struktury film o tym, czy rozjuszony tłum dopadnie Michaela, czy może nie. I umówmy się, to nie jest coś, na co się pisaliśmy przy okazji sequela. Przynajmniej ja liczyłem na trochę więcej. Pozostaje trzymać kciuki, że Halloween Ends wypadnie lepiej. To jest możliwe, być może twórcy mieli rozpisany porządny początek i koniec, ale mieli problem z wypełnieniem środka, nie mam pojęcia, ale na tym myślę zakończę. No niestety, trudno. Czasami trzeba się rozczarować w życiu. Tyle ode mnie, dzięki i do zobaczenia. I na sam koniec malutkie info, na razie nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji, ale będę je podawał tutaj na kanale na bieżąco, jak tylko będą się pojawiać. Mianowicie, już niebawem rozpocznie się 7. edycja Splatfilm Fest, najfajniejszego festiwalu dla fanów horrorów i kina gatunkowego. Jak zwykle będą pokazy filmów, nie mogę jeszcze nic na ten temat powiedzieć, ale powiedzmy, że szykują się naprawdę mocne tytuły, części z nich pewnie nie da rady zobaczyć nigdzie indziej, ale też prelekcje oraz inne atrakcje. Tym razem Splat odbywa się w trzech miejscach. W Lublinie od 17 do 21 listopada, we Wrocławiu od 24 do 28 listopada, w Warszawie od 1 do 5 grudnia oraz online od 6 do 19 grudnia. Oczywiście dam wam znać, jak już będzie wiadomo, kiedy jakiś mój punkt programu będzie można zobaczyć na żywo w sieci. Żeby być na bieżąco, śledźcie profil festiwalu na Facebooku, link macie w opisie. Jeśli lubisz oglądać moje materiały, rozważ proszę wsparcie mojego kanału. Odpowiedni przycisk znajdziesz pod tym materiałem. Dzięki temu będę mógł publikować częściej i bez przejmowania się, jak zawsze, dziwnie działającą YouTube'ową monetyzacją. Pamiętaj też o subskrypcji kanału i śledzeniu mnie na social media oraz o moim podcaście Napisy Końcowe, gdzie regularnie komentujemy newsy, omawiamy spoilerowo premiery filmowe itd. Dzięki wielkie, pa!